Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równość wielomianów. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru oraz coś do pisania. Moi drodzy, na tablicy mamy cztery przykłady, które dotyczą zadania związanego z równością wielomianów. Tu chodzi o to, by dobrać te niewiadome, nasze parametry a i b, aby podane w poszczególnych przykładach dwa wielomiany były sobie równe. Ale o co chodzi z tą równością wielomianów? Przede wszystkim musimy sobie przypomnieć, kiedy dwa wielomiany są równe. Wielomiany są równe, kiedy są takie same. O co chodzi? Kiedy mają taki sam stopień, czyli tą najwyższą potęgę, kiedy mają takie same wyrazy wolne i kiedy dosłownie wszystkie współczynniki przy potęgach, które mają, są takie same. Czyli dla przykładu wielomiany, które nie są równe, to na przykład powiedzmy, tu mamy jeden wielomian x do trzeciej plus 2x kwadrat minus 1. Tu mamy jeden wielomian, obniżymy sobie na chwilę tylko kamerę. A drugi, który nie jest na pewno równy, to będzie 2x do trzeciej odjąć 2. Czyli mimo, że najwyższą potęgę mają taką samą, to reszta się nie zgadza, bo i wyraz wolny się nie zgadza, tu jest x kwadrat, tu nie ma x kwadrat, dlatego te wielomiany na pewno nie będą sobie równe. I teraz tak, no dobra, pytanie tylko, co zrobić, żeby dobrać te parametry, żeby wielomiany były równe. Przede wszystkim, moi drodzy, serdecznie polecam Wam, aby jak macie już przykład, żeby ustawiać sobie tak jak my, wielomiany pod sobą. Czyli dosłownie potęga pod potęgą, będzie wtedy wizualnie dużo wygodniej rozwiązywać takie zadanie. I my sobie robimy tak, że wykreślamy to, co już się zgadza. Czyli na przykład tu już jest minus 2 i tu jest minus 2 i to jest ok. Ale dalsze rzeczy się nie zgadzają. Zaczniemy od początku. Zobaczcie, tu mamy x do trzeciej i tu mamy x do trzeciej. Żeby było ok, żeby one były równe, to tu, skoro jest trójka przy x do trzeciej, to tu też musi być x do trzeciej. Przepraszam, to tu też musi być 3. Czyli wniosek jest, że a musi być równe 3. Ok. To mamy pierwszą, jakby odgadliśmy pierwszą wartość parametru. Pamiętajcie jednakowo, że może się zdarzyć, że nie jesteśmy w stanie dobrać parametrów, dlatego że może się okazać, że jak wyliczę sobie b i wstawię to a i b tutaj, to okaże się, że to nie pasuje. Ale sprawdzimy. I teraz tak, czyli z głowy mam x do trzeciej. Dobrałam, że tu musi być trójka. Ok, lecę dalej. Tutaj mam x kwadrat. I tu mam x kwadrat. No żeby się zgadzało, to znaczy, że 2b plus 1 musi być równe 9. Ok, przeniosę sobie jedynkę na prawą stronę, czyli 2b musi się równać 8, czyli b musi się równać 4. Ok, no i teraz wyszło mi, że a musi być równe 3 i b musi być równe 4. No dobra, tylko co teraz jest tutaj z tym, co stoi przy x? Podstawmy sobie tutaj a i b. No dobra, mam 3, odjąć 8, odjąć 1, czyli tak naprawdę 3 odjąć 9, czyli minus 6. Czyli tu wyjdzie minus 6, jeżeli ja podstawię to, co wyliczyłam. Tutaj też jest minus 6, czyli się zgadza. Czyli dla a równego 3 i b równego 4 te wielomiany są sobie równe. Tak jak wspomniałam, mogłoby wyjść tak, że tu wyszło nam 3, tu wyszło nam 4, a tu po wyliczeniu wyszło nam na przykład minus 8. To wtedy znaczyłoby, że nie istnieją parametry a i b, dla których te wielomiany są sobie równe. Ok, rozwiązaliśmy przykład pierwszy, pójdźmy do drugiego. Zobaczcie, że on wygląda specyficznie. Wyrazy wolne sobie mogę skreślić, bo się zgadzają. I zobaczcie tak, co tutaj się dzieje? Tu jest jakieś coś przy x do czwartej, w obu przypadkach jest niewiadome, a tu jest jakaś luka. Dobra, tą luką zajmiemy się za chwilę. Na razie to, co wiemy. Czyli powiedzieliśmy, że wyrazy przy odpowiednich współczynnikach
przy potęgach x do czwartej muszą być takie same. Ok. Czyli to oznaczałoby, że i ten wyraz musi być taki sam i ten. Czyli musi być tak, 4a odjąć 3 musi się równać 3 odjąć 2a. No i rozwiązujemy sobie równanie. Jest jedna niewiadoma, więc damy radę. Czyli wychodzi na to, że 6a musi się równać 6, czyli a wychodzi 1. Ok, no to mamy wartość a. Dobra, no to teraz zobaczmy, co z tym tutaj luką, która się zrobiła. Okazuje się, że w wielomianie q nie ma x kwadrat. To x kwadrat zaginęło, ale nie bez powodu. To nie jest tak, że to x kwadrat nie istnieje, tylko zostało skasowane przez współczynnik, który znajdował się przy x kwadrat, czyli przez 0. Tak to należy traktować. Wtedy my musimy odgadnąć, że to, co jest na górze w wielomianie v, też musi być zerem. Czyli, że 2b plus 8 musi się równać 0. No jak przeniesiemy, to wychodzi, że b musi się równać minus 4. I wyszły nam dwa współczynniki, których już nie musimy sprawdzać, tak jak w przykładzie pierwszym, ponieważ wyraz wolny się zgadza i nie mamy tutaj współczynnika przy x, który by zawierał w sobie któryś z tych parametrów, żebyśmy mogli sobie sprawdzić i podstawić. Wystarczy, że tu się zgadzają. Przy x do czwartej, przy x kwadrat zgadza się wyraz wolny, wszystko jest w porządku. Jak najmniej staramy się kombinować w tych zadaniach, żebyśmy przypadkiem nie wymyślili czegoś niedobrego. I teraz przejdźmy do przykładu trzeciego. Ok. No tutaj troszeczkę się sprawa komplikuje, zobaczcie. Bo nawet nie mam wyrazu wolnego. Znaczy mam, on jest równy 0. Ok, ale naprawdę nie wiem ani co stoi przy x, ani co stoi przy x kwadrat, ani co stoi przy x do czwartej. No, problem się robi mały. I teraz zobaczcie. Zaczniemy od końca. Tu mamy x i tu mamy x. Tu jest 8 i teraz uwaga. Żeby tu przy x stało 8, to całe wyrażenie musi być równe 8. Nie tylko nawias, bo zobaczcie, że tu jest plus, a tu jest minus. Czyli żebym ja miała zgodność, to wszystko musi być równe plus 8. Czyli minus 5 minus b musi się równać 8. Gdybym wzięła tylko to, to bym dostała prawdopodobnie liczbę przeciwną. Czyli byłoby nie do końca tak, jak trzeba. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby patrzeć na te wszystkie znaki. One muszą być też takie same. Nie tylko jakby wartości bezwzględne, tylko wszystko ze znakiem. I teraz tak, co my tu mamy? Jak opuścimy nawias, to mamy minus 5 dodać b. Czyli ja sobie zostawię tu b równa się. Minus 5 przeniosę, czyli będzie 8 plus 5, czyli 13. Ok. Wyszło mi b równe 13 z tego ostatniego. Zobaczcie, co dalej. Gdybyśmy się cofali o 1, to przy x kwadrat u góry mamy i a, i b. Ale ja a jeszcze nie znam, więc nie do końca mi to pasuje. Dlatego ja sobie podejdę tutaj. I potem sprawdzę, czy te wartości są ok. Bo przy x do czwartej tu mam minus 3, a tu mam tylko jakby równanie z jedną niewiadomą, więc sobie spróbuję je rozwiązać. I teraz zobaczcie. Czyli minus 3 musi być równe i teraz pamiętajcie, że to wszystko musi być takie samo. Wszystko, co stoi przed x do czwartej. Jakkolwiek skomplikowany jest ten nawias, czyli to by było 3a kwadrat odjąć 15. Ok. I teraz tak. Czyli mamy równanie tego typu. I teraz tu zostawiamy sobie 3a kwadrat. I teraz przenosimy sobie, czyli będzie minus 3 dodać 15, czyli 12. Dzielimy przez 3, czyli wychodzi, że a kwadrat jest równe 4, czyli a jest równe 2 lub a jest równe minus 2. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, co się zrobiło. Dostaliśmy jedną wartość b, ale aż dwie wartości a. No więc tu już mamy więcej pracy, bo teraz, mimo że dostaliśmy wartości tych parametrów, nie kończymy zadania, musimy sprawdzić, czy dla tego nawiasu będzie to działało. Pamiętajcie, że jak nie stoi nic, to znaczy, że jest jedynka ukryta, plus albo minus jedynka. I teraz zobaczcie. Ja muszę sprawdzić, czy jak podstawię b równe 13, a równe 2,
potem b równe 13, a równe minus 2, czy wyjdzie mi z tego nawiasu 1? No to sprawdzam. 13 odjąć 3 razy 4, no faktycznie wychodzi 1. I teraz zobaczcie, jak postawię minus 2, to tu też wyjdzie 4, bo jest do kwadratu i też wyjdzie 1. Czyli tu wszystko jest ok. Dla takich wartości moich parametrów to działa. Te wielomiany są równe. Nie zapominajcie sprawdzić zawsze. Nawet jeśli okazałoby się, że tutaj jeszcze jest jakiś jeden nawias z A i B, też trzeba to sprawdzić. Trzeba zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. No i przejdźmy do ostatniego przykładu. Co tu się dzieje? No tu jest fajnie, bo zobaczcie. Tu mam minus 5 i tu mam minus 5. To skreślam. To, co już mnie nie interesuje, co już jest pewniakiem, jest w porządku. Cofamy się o 1. I teraz zobaczmy. Tu mam x-a, ok. Tu mam plus 7, a tu mam jakiś minus minus 7. A my się nie dajemy oszukać i wiemy, że tu jest też plus 7, czyli to też już nas nie interesuje. I zaczynamy zabawę tutaj. Bo co się dzieje tu? Zobaczcie. I teraz jaka będzie różnica między tym przykładem, a tym zaraz się okaże. I teraz tak. To musi się zgadzać. Znaki się zgadzają, jak widzicie. Więc ja mogę po prostu zapisać, że 3b kwadrat równa się 15b. Prawda? Mogę tak zapisać, bo powiedzieliśmy, że znaki się zgadzają. Dzielę przez 3, czyli mam b kwadrat równa się 5b. I teraz jak to rozwiązać? Mieliście już, jeżeli jesteście na tym etapie, mieliście już równania kwadratowe, więc można to sprowadzić do tego typu równania. Po wyłączeniu b przed nawias wychodzi coś takiego. Zgadza się? Stąd wynika, że b jest równe 0 lub b jest równe 5. Pamiętajcie, ucząc się na matematyce rozszerzonej, że cała wiedza, która była przed, ona nie znika, ona jest tylko poszerzana, więc możecie być zaskoczeni różnym równaniem, funkcją trygonometryczną, wieloma rzeczami, dlatego cały czas miejcie to jakby w pamięci. I teraz tak, dostaliśmy dwie wartości b. No i fajnie, czyli dla b równego 0 tutaj jest równość i dla b równego 5 tutaj jest równość. W sumie nie i, tylko lub. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o logiczny spójnik. I teraz co się dzieje tu? No tu wiemy, że jest ukryta jedynka, czyli a kwadrat musi się równać 1. Czyli a jest albo jedynką, albo minus jedynką. Czyli dostaliśmy dwie możliwości. No i teraz ktoś powie, ok, ale jak ja mam to rozumieć? To mogę tak losowo to robić? I teraz zobaczcie, jaka jest różnica między trzecim a czwartym. W przykładzie trzecim, poprzez to, że dostaliśmy b równe 13 i tu b i a jest ze sobą powiązane, bo jest w jednym równaniu, to tak naprawdę dostaliśmy dwie pary. Pierwsza para to jest b równe 13 i a równe 2. Druga para to jest b równe 13 i a równe minus 2. I to są dwie pary. Tu natomiast możemy mieszać jak chcemy, bo nie ma żadnego równania, żadnego nawiasu, w którym a i b byłoby razem, które byłyby zależne od siebie jakby. Dlatego tu możecie sobie miksować te pary jak chcecie. 0 i 1, 0 i minus 1, b i 1, b i minus 5. I będzie w porządku i ta równość wielomianów będzie zachodzić. Możecie to sprawdzić i jeżeli nie wierzycie, możecie to sprawdzić po prostu sami. I moi drodzy, to są cztery przykłady, które chciałam Wam zaprezentować. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do nas. Nie było tu przykładu, który by nie wyszedł, to znaczy, w którym byłaby sprzeczność, czyli po podstawieniu parametrów, tak jak tu czy tu, wyszłoby coś innego niż chcemy. Natomiast pamiętajcie, że takie przykłady są i wtedy odpowiedź jest, że takie parametry nie istnieją. No i cóż, kończymy to zadanie. Ja zachęcam Was do innych filmów, które znajdują się na naszym kanale. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, do wsparcia kanału także, szczegóły w opisie. Zachęcam do kontaktu z nami i słyszymy się w następnym filmie.